Witam na kanale Donna Rose Destiny. Rozpoczynamy horoskop życzeń na czerwiec 2021. Do wyboru jak zwykle trzy obiekty. Obiekt numer 1 kotek niebieski, obiekt numer 2 słonik taki brązowo-złoty, obiekt numer 3 kotek brązowy, ale jest taki jasny brąz wchodzący w czerwień, ale przyjmujemy, że to jest jasny brąz, po prostu jasno-brązowy. Także tutaj wystarczy wybrać jeden obiekt i zobaczymy, komu się coś spełni w czerwcu. Nie na wszystkie miesiące robiłam te horoskopy życzeń, ale raz po raz robię. Więc najpierw będę tasować karty dla osoby, która wybrała kotka niebieskiego. Czy dla osób, może nie dla osoby. Mam nadzieję, że więcej osób wybrało. Więc kotek niebieski będzie najpierw... Kotek niebieski, może go tak bardziej z przodu, twarzą do publiczności. Już tasuję kartę dla osób, które wybrały kotka niebieskiego. Czy spełni im się coś w czerwcu? Czy jakieś rady może będą? Jeżeli będą problemy ze spełnianiem marzeń, może jakieś rady, może jakieś perspektywy na kolejny miesiąc? Ale zobaczymy, bo może w czerwcu się coś spełni. No liczę na to, że czerwiec będzie taki bardziej obiecujący, że będą jakieś perspektywy spełnienia marzeń. Być może nie wszystkich, może niektórych. Zobaczymy dla osób z grupy numer 1. W trzech kartach robimy i zobaczymy. Jest ruszenie do przodu, jest osoba kochająca, ale jest trójka mieczy, ajajaj. Jest trójka mieczy, czyli cóż, owszem, do przodu możecie ruszyć. Może być też podróż, jeżeli komuś by chodziło o podróż, bo takie marzenia też niektórzy mają, to owszem, podróż jest możliwa. No jest ta osoba tutaj kochająca przy Was, owszem, ale jest zranienie. Czy to zranienie ze strony tej osoby, czy ze strony innej osoby? No trudno powiedzieć, ale nie będziemy się na tym zatrzymywać. Po prostu nie ma sensu. To jest karta też, która mówi, że najczarniejsza godzina nadchodzi tuż przed świtem, czyli ten świt powinien wkrótce nastąpić. To wobec tego zobaczmy w lipcu, jakie są szanse na poprawę sytuacji, na poprawę emocji, na podwyższenie. Chociaż w podwyższenie wibracji to właściwie od Was zależy. No ale zobaczymy, jakie będą energie na lipiec, jakie potencjały, jeśli chodzi o spełnienie marzeń, pragnień, osiąganie celów. Czy w lipcu będzie lepiej? Chociaż tu nie jest tragicznie, bo tak jak mówiłam, jest to osoba kochająca przy Was, tak? Tylko nie wiem, czemu to zranienie, bo to też może mieć związek z tą osobą. Więc tutaj... No ten czerwiec jednak nie wygląda rewelacyjnie, jeśli o to chodzi, natomiast rydwan jest dobrą kartą, bo oznacza, że ruszacie z miejsca, możliwe podróż, możliwe panowanie nad emocjami, nad swoim życiem, nad sobą i nad swoim życiem jednocześnie, bo to się jedno z drugim wiąże. Lipiec. Jakaś osoba z przeszłości może wrócić? O Jezus. No w denarach jest spełnienie. No tutaj się za bardzo koncentrujecie nad tym, co się rozlało, nad tym, co się nie udało. W ogóle nie patrzycie na potencjały, chociaż te potencjały są. Potencjały są, to jeszcze raz to podkreślę, że to nie ma tak, że jak się coś zepsuło albo nie udało, to już do kitu. Tu nie jest do kitu, bo tutaj są inne potencjały, na które Wy w ogóle nie patrzycie. Gdybyście na nie spojrzeli, to byście się ich uchwycili, byście z nich skorzystali. Natomiast skoro nie patrzycie, no to nie korzystacie z nich. I to jest troszeczkę tutaj Wasza wina, można powiedzieć. Aczkolwiek no, czasem człowiek jest w takim stanie, że faktycznie może czegoś nie zauważyć. Tak? Wy tu nie zauważacie tych potencjałów. Mnie się to też kiedyś zdarzyło, że miałam pod nosem piękny potencjał. Nie zauważyłam go w porę. No potem go zauważyłam, ale to już tak, gdybym zauważyła wcześniej, to by było lepiej. No zauważyłam go trochę późno. I tutaj tak samo wy tu macie, że nie zauważacie czegoś, co jest bardzo dobre dla Was, czego moglibyście się uchwycić i wykorzystać. Natomiast już w nieco późniejszym czasie macie tutaj spełnienie w materii, zharmonizowanie z naturą, harmonię z ziemią, z tym żywiołem ziemi.
który, ta harmonia wam tutaj pomaga zrealizować wasze cele w materii przede wszystkim. Przede wszystkim w materii, chociaż nie tylko, ale tu jest akcent położony na materii. Także tego się trzymajmy. Tu macie spełnienie, ale w lipcu i jest to spełnienie związane z materią. Czyli mogą być dodatkowe pieniądze, może awans, może jeszcze coś innego. Tutaj w czerwcu może jakaś wycieczka, może w czasy, bo jest tutaj możliwość podróży, także jakieś zabytki tu nawet widać, o proszę bardzo. Czyli jest możliwość jakiegoś wyjazdu, no to wyjazdy mogą być w różnych celach, niekoniecznie to muszą być wakacje, bo to jeszcze czerwiec, to takie nie są pełne wakacje, ale jest możliwość jakiejś podróży, jest możliwość zapanowania nad swoim życiem. Natomiast takie większe spełnienie widać w lipcu, tak troszeczkę później, nie na samym początku, w tej ostatniej dekadzie lipca. Dobrze, czyli jakie spełnienie mamy, ale dopiero w lipcu. To teraz dla osób, które wybrały słonika, widać słonika. Dobra, dla osób, które wybrały słonika, takiego brązowego, z elementami złotymi, może przyniesie nam szczęście ten słonik w czerwcu. Co my tu mamy na czerwiec? Jakie możliwości spełnienia marzeń, osiągania celów, czy może jakieś rady, może jakieś perspektywy? O, perspektywy są w materii, proszę bardzo. Wymagana jest też transformacja, ale jest też jakaś szansa nowa. Jakaś nowa szansa się też pojawia. No więc dobrze. Tutaj jest to, co często mówię, takie zharmonizowanie z siłami natury, z żywiołem ziemi. Takie twarde stanie na ziemi. Twarde stanie na ziemi, czyli co? Czyli jesteśmy w stanie zrealizować jakieś marzenie, czy osiągnąć jakiś cel związany z materią, związany z ziemią, ale niekoniecznie dosłownie, bo tutaj nie chodzi o to, że macie być ogrodnikami, tylko chodzi o to, że takie cele bardziej materialne tu się mogą realizować. Czyli co? Albo awans, albo podwyżka, albo jakieś tam inne dodatkowe pieniądze, albo po prostu zaspokojenie potrzeb materialnych. Jest tu zadowolenie, jest tu satysfakcja, tu właściwie niczego wam nie brakuje, czyli bardzo dobra energia. Natomiast wymagana będzie transformacja i dzięki tej transformacji znowu jakaś nowa szansa się tu pojawi. Macie asa buław, czyli jest możliwość nowej szansy, czy to na podróż, czy na nowe działanie, czy może jakiś prezent od losu to będzie, może dobra wiadomość. Takie są tutaj opcje. Bardzo dobra energia. Dobrze też jej się by było uchwycić, bo jest to silna energia, duża szansa na jakąś zmianę, na nowe działanie i na jakieś kolejne spełnienie. Czyli tutaj w trzech kartach już jedno spełnienie mamy, a pojawia się szansa na kolejne spełnienie. To tu już właściwie o nic więcej nie musimy pytać. Warunkiem jest zawsze transformacja. No tu akurat jest wyraźnie to pokazane, że warunkiem tej nowej szansy jest transformacja. Czyli przemiana czegoś w sobie. Kotek brązowy. Ten brąz to jest taki trochę czerwony, ale przyjmujemy, że to jest kotek brązowy. Zobaczymy dla grupy trzeciej, czy jest możliwość spełnienia jakiegoś marzenia lub osiągnięcia jakiegoś celu w czerwcu. A jeżeli nie w czerwcu, to pojedziemy do lipca. Może jakaś rada po drodze by się znalazła. Trzeba zrównoważyć energię, aby osiągnąć cel, trzeba zrównoważyć. Dzięki zrównoważeniu jesteśmy w stanie coś osiągnąć, ale zobaczymy. No tak, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Więc dobrze, najpierw zrównoważamy energię, czyli jeżeli komuś jesteśmy coś winni, albo ktoś nam jest coś winny, bo też tak może być, dobrze by było, gdyby to zostało załatwione, czyli może to być w formie pieniądza, czyli może komuś będziemy musieli zapłacić, albo ktoś nam, może będziemy musieli komuś coś zadośćuczynić, może jakąś sprawę będziemy musieli tu załatwić, czy to urzędową, czy prawną, czy międzyludzką. Jak już załatwimy tą sprawę i zrównoważymy te energie, które są tu w, nie, nie,
pierwotnie są w nierównowadze, dlatego musimy je zrównoważyć. Tu nie może być tak, że ktoś nam jest coś winny albo my komuś, bo to nam tu psuje szyki, to nam tu powoduje, że bez zrównoważenia tych energii nie możemy nic osiągnąć, ale ponieważ jesteśmy w stanie to zrobić, jesteśmy w stanie zrównoważyć, czy zadośćuczynić, czy zapłacić, czy wyrównać jakieś rachunki, jakiekolwiek, bo to nie musi być w pieniądzach koniecznie, można zrównoważyć energię w innej formie również, niekoniecznie w pieniądzach. Także jeżeli to zrobimy, mamy piękny sukces, no gratuluję grupie trzeciej, bo tu już od razu wielki sukces, znaczy wielki, to jaki on będzie wielki, to zależy od sytuacji danej osoby, bo każda osoba jest w innej sytuacji, każda osoba ma inne cele, inne marzenia, więc może się nie nastawiajmy, że on będzie wielki, czy olbrzymi, czy mały, czy średni, tylko po prostu cieszmy się, że tu osiągamy jakiś cel. Jesteśmy tu zwycięzcami. Ale jest tu jeszcze energia odcinająca, czyli od czegoś by się trzeba odciąć. Może spytajmy, jak już się odetniemy tu od czegoś, no trzeba się odciąć od tego, co nam nie służy oczywiście. Jak już się odetniemy, to co wtedy będzie, to już może przejść na lipiec ta odpowiedź. Co będzie, jak się odetniemy jeszcze od czegoś, co nam nie służy? No król denarów, rewelacja, czyli jak się odetniemy, być może od jakiejś starej pracy, albo od czegoś, co jest oparte na kłamstwie, bo to jest miecz prawdy, czyli jeżeli odetniemy się od czegoś, co jest oparte na kłamstwie, albo od tego, co nam nie służy, od tego, co nam szkodzi, my tutaj wchodzimy w energię spełnienia w materii, ale takie, to jest też zaspokojenie ambicji, czyli takie jakby kolejne zwycięstwo. Tu mamy zwycięstwo w czerwcu, a tutaj wchodzimy w energię takiego dobrobytu, dobrostanu, poczucia zaspokojenia potrzeb. Bardzo ładnie. Także no, życzę również zdrówka oczywiście, ale tu pokazuje się sukces i także spełnienie w materii. Tego również życzę. Do usłyszenia.